W pielęgnacji cery naczynkowej warto również wypróbować takie produkty specjalistyczne, które zostały stworzone przez laboratorium Bioderma do pielęgnacji wszelkich cer takich wrażliwych, w tym na przykład cery naczynkowej, ale również do cery na przykład atopowej czy do cery alergicznej. Mam tutaj dwa takie produkty. Jeden to jest specjalistyczny krem do okolic oczu, który może być stosowany zarówno tutaj na dolną powiekę, jak i na górną powiekę. Jest silnie nawilżającym preparatem, ale zawiera również składniki, które zmniejszają opuchliznę wokół oczu, a przy tym nie jest to taki typowy składnik o takim działaniu, które może drażniąco działać na wrażliwą skórę oczu osób z cerą naczynkową, tylko właśnie taki składnik, który jednocześnie zmniejsza opuchliznę, a nie powodując najmniejszego podrażnienia okolic oczu. Świetnie nadaje się również pod makijaż, nie jest na tyle tłusty, czy jakiś taki niewchłaniający się, że może powodować rozwarstwianie się kosmetyków kolorowych, takich jak korektor czy podkład, które byśmy na niego nałożyły. No i przez to, że świetnie nawilża okolice oczu, to ja mam poczucie, że będąc, że tak powiem, mając cerę dorosłą już, nie młodą, to maskuje nieznacznie właśnie kurze łapki czy jakieś takie drobne smarszczki pod oczami. Bardzo przyjemny krem o świetnej konsystencji, takiej delikatnej, a jednocześnie właśnie silnie nawilżającej i lekko natłuszczającej, który świetnie się sprawdza pod makijaż i stosowany systematycznie naprawdę skradł moje serce, dlatego że jest tak przyjemne stosowanie, a przy tym skuteczne, co nie zawsze idzie w parze. A przy tym jest to taki bardzo, bardzo podstawowy krem, o tyle, że właśnie nie zawiera żadnych barwników, nie zawiera jakichkolwiek sztucznych zapachów, które mogłyby działać drażniąco na moją skórę. Jest bardzo wydajny, bardzo fajny produkt. Inny produkt, który mogę Wam polecić, to jest maska do twarzy. I to jest maska, którą się nakłada doraźnie, kiedy na przykład mamy taką nieprzyjemnie podrażnioną skórę twarzy, na przykład po użyciu jakiegoś kosmetyku, na przykład z kwasami hydroksylowymi, który mógł podrażnić naszą skórę, albo po prostu pod wpływem działania drażniących czynników atmosferycznych, mrozu, wiatru, skóra jest taka ściągnięta, zaczerwieniona, może nawet piec, to wówczas po prostu nakładamy grubą warstwę tej maseczki, która ma postać takiego przyjemnego, jedwabistego kremu, który bardzo łatwo się rozsmarowuje na twarzy. Tutaj firma Bioderma zaleca, żeby nałożyć naprawdę sowitą ilość tego preparatu na tam, gdzie skóra jest podrażniona i pozostawić na 10, 15, 20, 30 minut. Przyznam szczerze, że ja czasami zostawiam go nawet na godzinę, a zdarza mi się nawet spać z tym kremem na twarzy. Potem, jeśli sobie życzymy, to możemy nadmiar zetrzeć wacikiem. Natomiast w moim przypadku ja nigdy nie mam co zdejmować, dlatego że moja skóra tak przypada za tym produktem, że po prostu w całości go pochłania. I jest to produkt, który oprócz tego, że faktycznie koi skórę i powoduje, że ona jest mniej taka podrażniona, znika to takie nieprzyjemne uczucie szczypania, podrażnienia, ściągnięcia, to w dodatku bardzo dobrze nawilża i mam takie poczucie, że stosowany systematycznie jest dobrym sposobem profilaktyki trądziku różowatego, czyli takiej bardzo nieprzyjemnej choroby skóry, która może być konsekwencją niewłaściwej pielęgnacji skóry naczynkowej, dlatego że skóra naczynkowa jest czynnikiem ryzyka, jeśli chodzi o rozwinięcie się tej choroby u danej osoby. Tak jak mówiłam, oba te produkty świetnie się u mnie sprawdzają i serdecznie polecam je i Wam.